Temat naszego spotkania w objęciach sukcesu czy w szponach przemocy. Będzie debata o lansie, pornografii, modzie i dzieciach. Nie będziemy rozwijać tych tematów na wszelkie możliwe sposoby, ale chcielibyśmy porozmawiać o sprawach, które dotyczą nas, osób dorosłych. Jak wiadomo, wszyscy to jesteśmy modnie, bądź tak jak każdy mężczyzna powinien być ubrany, czyli krok za modą. Kobiety zwykle są modnie ubrane. My też uwzględniamy modę. Pornografia może niekoniecznie jest dla wszystkich, ale jeżeli ktoś wybiera sobie taką drogę poznawania świata, to nie jest to zakazane. Jest szkodliwe, ale nie zakazane. Ale jeżeli to wszystko dotyka dzieci, to chyba pojawia się problem. Zacząłbym od pana, ponieważ w świecie mody kobiety muszą być bardzo szczupłe, bardzo młode. Jeżeli słyszy się o modelkach, które zaczynają karierę, to są dzieci jeszcze. I czy czasem tutaj nie przekroczyliśmy jakiegoś Rubikonu w którymś momencie, bo ja odnoszę wrażenie, że to nastąpiło już bardzo dawno temu. Pewnie w Polsce nie byliśmy pionierami. Szanowni Państwo, zostałem przedstawiony jako szef projektu Fashion Week, to jest prawda, natomiast 22 lata temu byłem właścicielem i szefem pierwszej w zasadzie istniejącej w Polsce, powstającej agencji modeli. I mam na ten temat bardzo dużo... Pan to wprowadzał do Polski. Nie, właśnie ja się wycofałem w pewnym momencie, całkiem świadomy z tego towarzystwa. Powiem dlaczego. Kiedy w 1993 roku otworzyliśmy biuro agencji modele, kiedy tak naprawdę na rynku polskim nie istniała żadna instytucjonalna forma tego działania, to modelki wówczas pracujące to były moje rówieśnice. To były koleżanki na dorosłe, dojrzałe kobiety, często mężatki, mające pewną świadomość tego, co robią, świadomość ciężarność tej pracy, bo to jest praca czasami przez 12 godzin na dobę. A myśmy niejako z tą generacją szli dalej i gdzieś pod koniec lat 90. zauważyłem coś, co przestawałem powoli rozumieć. Właśnie to jest to obniżenie bariery wieku. Bo jak powiedziałem, modelki pierwsze, które myśmy zatrudniali, to były 23-5-letnie. A jakby pan powiedział, bo niektórzy nie pamiętają, niektórzy pamiętają, jakie nazwiska wtedy były takimi top modelkami? W Polsce czy na świecie? Na świecie. Linda Ewangelista, no właśnie, ikona do dzisiaj. Przyszło to do głowy, ale to była dojrzała kobieta. Do dzisiaj zresztą jest taką ikoną dojrzałości, jako 50-latka obecnie, również uczestniczy w sesjach zdjęciowych, bo to jest troszeczkę tak jak z aktorkami na początku XX wieku. One stawały się ikonami pewnymi społecznymi, pewnymi wzorcami, niejako one nadały w latach 90. pewien trend innym. Tylko, że co się stało? Dlaczego ten wiek został obniżony? To moda? Czy... To jest pewien wyścig. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy w Polsce istnieje chyba ponad 100 agencji modeli. Każda z nich chce mieć w swojej stajni, jak się brzydko mówi, ich jak najwięcej. I ten wyścig o jak najmłodsze dziewczyny rozpoczął się dosyć dawno. Myśmy w pewnym momencie powiedzieli sobie stop, że to nie ma sensu, kiedy do naszej firmy przychodziły 14-latki. Najgorsze jest to, proszę Państwa, że często dzwonili rodzice, dzwonią do dzisiaj nawet też rodzice, mówią: Panie Jacku, moja córka ma 12 lat, ja już się łapię za głowę. Jak można proponować w ogóle początki jakiekolwiek modelingu czy pracy 12-latce? To może ja na chwilę zawieszę, bo wrócimy oczywiście do tego, co Pan mówi. Chciałbym Pana zapytać, bo Wy zajmujecie się zawodowo osobami w tym wieku. Jak może wpłynąć takie wejście do świata rywalizacji, prawda, bo to jest rywalizacja, jakichś pieniędzy, wyzwań, pokus w przypadku osoby, która ma 12 lat. No, myślę, że trudno tutaj o to, żeby nie było żadnych szkód, ponieważ żeby zajmować się różnymi rzeczami, które można odbierać jako na przykład ryzykowne, czyli na przykład picie alkoholu, prawda, powszechnie w kulturze jest akceptowalne, ale żeby nie wpaść w alkoholizm, no to im później się w to wejdzie, tym ta osobowość już jest bardziej kształtowana. Alkoholizm, czy jest alkohol? Powiem Państwu tak, myśmy to bardzo dębili, więc trudno powiedzieć, czy myśmy byli tego świadkami, ale ja znam przypadki, bo słyszałem przynajmniej o takowych, kiedy alkohol jest pewną taką normą w ogóle w niektórych krajach.
A ta kultura się zmienia. Ona jest bardziej restrykcyjna na przykład w azjatyckich krajach, typu Japonia, Singapur, bo tam jest bardzo, wbrew pozorom, bardzo wysoki reżim i tam modelka, nawet jeżeli jest na kontrakcie, ma 18 lat i nie wolno wieczorem nie wychodzić i tak dalej. Są pewne normy, które dają pewne poczucie bezpieczeństwa. Natomiast powiem szczerze, nigdy by nie wysłałbym, zresztą w ogóle nigdy nie chciałbym, żeby moja córka była, ma w tych 17 lat, modelką, absolutnie przed tym ją chronił, ale nie wysłałbym na przykład na kontrakt do Turcji. A to się zdarza, tak? Że dziewczyna 17-18 lat idzie na 2-miesięczny kontrakt do Turcji. Myślę, że nie musimy mówić, jak jest narażona sytuacja. Ona jest nieświadoma tych nawet czasami zagrożeń, tak? Ona jest czasami uwikłana w pewne sytuacje, z których nie wie, jak wybrnąć. A to jest problem pogłębiający się, tak? Ja mówię, w momencie, kiedy obniżyła się ten próg wieku do 14-16 lat, bo myśmy generalnie poniżej 16 roku w ogóle nie rozmawiali z kandydatkami, to powiedzieliśmy sobie dosyć, tak? Po 5 lat temu zamknęliśmy w ogóle biuro w Warszawie, które mieliśmy i niejako czasami tylko z okazji tego, co robimy, czyli z okazji imprezy Fashion Week, angażujemy modelki, ale absolutnie na co dzień nie zajmujemy się ich managementem. Panie doktorze, to nie jest tylko kwestia rozwoju osobowego, ale to jest także kwestia medyczna, tak? No ile musi pracować taka modelka, żeby przygotować się do pokazu? To jest ciężka praca fizyczna. Ale tak ile godzin? No bo wiadomo, że przygotowanie bezpośrednio to jest jakiś kąt. Znaczy, powiem Państwu tak, poruszył Pan ciekawy temat, a Pan za chwilę potwierdzi to ze strony medycznej. Albo nie. Modelki na Fashion Weeku, nie polskim, ale powiedzmy mediolańskim, gdzie trwa on 10 dni, pracują przez 10-12 dni po 20 godzin na dobę. Dlaczego 20? One zaczynają o 6 rano pracę na przymiarkach. W ciągu dnia mają kilka pokazów. To jest gigantyczny stres, bo wyjście przed publiczność, kamery z całego świata to jest stres. Po czym na koniec nie mają próby i tak zwane fittingi kolejnych dni, kończą w hotelu o 24, padając dosłownie z nóg i wstają o 4-5, żeby się przygotować do pierwszych prób następnego dnia. Co się w tym momencie dzieje? Zdarzają się przypadki po prostu wspomagania się narkotykami. Tak? One działają, w tym momencie to jest jakby element zawodowy. Tak? Trochę jak na filmie Wilk z Wall Street, po prostu nie da się przetrwać bez wspomagacza. Stąd jak gdyby sytuacja narkotyzowania się modelek tych topowych na świecie, które pracują bardzo intensywnie przez miesiąc, dwa, bo Mediolanie jest Londyn, po Londynie jest coś następnego, niestety się zdarza. Tak? W Polsce ten problem na szczęście tak nie istnieje w tej skali, bo w Polsce ten modeling jest bardzo kruchy, nie ma tyle zleceń, jest po prostu jak gdyby kryzys branży i na szczęście może nie ma takich zagrożeń dużych. No ale chyba jednak są jakieś bardzo konkretne, prawda? No to pytanie jest chyba dosyć retoryczne, a w zasadzie Pan już odpowiedział, bo ja sobie wyobrażam, że rzeczywiście jeżeli, już nie mówię dziewczynka, ale kobieta, ktokolwiek ma pracować 20 godzin na dobę i to właśnie w takich sytuacjach, w takich okolicznościach, prawda, bardzo stresujących i tak dalej, to jest zupełnie oczywiste, że pojawiają się tego typu ryzyka. Ja bym powiedział jeszcze oprócz tego, że trzeba jakoś funkcjonować przez te 20 godzin, to potem trzeba zasnąć na te 4, prawda? I tu pojawił się pewnie alkohol jeszcze dodatkowo. Ale wie Pan, ja oprócz tego, że jestem lekarzem, to ja mam 8 dzieci. W tej chwili też już mam 7 wnuków. I wolałbym od tej strony odpowiedzieć na to pytanie, bo mi się wydaje tak, że oczywiście my staramy się świat modyfikować jakoś, prawda? I widzimy zagrożenie. No, idziemy ulicą, a tu jakieś paskudne afisze, sklepy, które nie chcielibyśmy, żeby na nie patrzyły nasze dzieci. I to nie tylko te, które, nazwijmy to, demoralizują je w tych kategoriach, o których Pan mówił, ale także zachęcają do różnych idiotyzmów, prawda? Gdzieś tam jest jakiś bodybuilding, a gdzieś tam jeszcze właśnie tej mody za dużo, przepraszam, to i wydawanie pieniędzy na rzecz. Może nie znęcajmy się nad modą, ale przecież okay, jeżeli córka dzieci, to od małego, to jest Ja myślę tak, ja nie czuję się specjalistą od modelek i oczywiście, jeżeli ktoś, a zwłaszcza młoda dziewczyna, pracuje 20 godzin dziennie, to jest niezdrowe i odpowiedź na Pana pytanie mamy odfajkowaną. No, natomiast ja sobie myślę, że ten świat po prostu jakiś tam jest na zewnątrz i on nas niepokoi. No, zmieniają się obyczaje. No ale prawda, to już starożytni Rzymianie zaczynali od o tempora, o mores, prawda? No, to jest nic nowego, można powiedzieć. Zawsze narzekano na to,
że świat się zmienia i że młodzież jest okropna i tak dalej. Ale właśnie, właśnie. Oni narzekali na tę młodzież. Tymczasem to, co się dzieje, to nie funduje na młodzieży. Nie. Mi chodzi o to, że tak naprawdę tu nawet nie chodzi tylko o narzekanie na młodzież, prawda? Ale że ten świat rzeczywiście zmienia się i ciągle są nowe wyzwania. No, na przykład myślę, że tutaj na sali jesteśmy trochę z różnych pokoleń, prawda? Ale ja już jestem na tyle dojrzały, żeby zauważać, że na przykład świat się zmienia bardzo wyraźnie. Jest więcej pieniędzy w obrocie w Polsce, prawda? 20-30 lat temu naprawdę tego nie było. Jak się moje pierwsze dziecko rodziło, to była tak zwana wyprawka. Ja do dzisiaj pamiętam, że 40 pieluch, bo tyle pieluch jednorazowych, wielorazowych tetrowych, prawda? Bo wtedy nie było innych, nie starczało na ten obrót, prawda? Żeby je wyprać, wysuszyć. Jeszcze wtedy jako młody ojciec uważałem, że trzeba je wyprasować, prawda? Namaglowało. 80 było. Dokładnie, 80 potrzeba, więc trzeba było 40 zdobyć dodatkowo, prawda? No to są jakieś w ogóle bajki o żelaznym wilku dzisiaj, prawda? No, rzecz niesłychana. Ale razem z tym przyszły również różne ryzyka, prawda? I tych pieniędzy no, jest za dużo i one psują nam dzieci na przykład, prawda? Internet na pewno. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że można się rzucać na to wszystko, co na zewnątrz, ale można też spojrzeć, jaka jest, i moim zdaniem to jest misja niemożliwa do wygrania, natomiast można patrzeć na to od innej strony, to znaczy na rodzinę i to, co jest wewnątrz. To znaczy tam, gdzie rodzina jest oparta o wartości i tam, gdzie jest miłość i relacje są niezaburzone, i w jakimś sensie wówczas można mówić też o adekwatności zadań albo w ogóle rzeczy, na które rodzice wyrażają zgodę. Bo ja jestem tradycjonalistą w tym zakresie. Uważam, że to nie, znaczy to, że dziecku podoba się nóż, to nie znaczy, że trzeba mu go dać, prawda? Jest nawet scyzorem, prawda? Zależy, ile ma lat i czy jest jeszcze żaden, prawda? Okej. Ale po prostu chodzi mi, no dzieci lubią się bawić zapałkami, nie dajemy im, zwłaszcza jak to jest z tobusiaka. Jeżeli jest to dziewczyna. I w tym sensie tak sobie myślę, że podobnych sytuacji, jak powiedzmy ryzyka związane z zaangażowaniem dziewczynki jako modelki, no ja też nie wyobrażam sobie, żeby któraś z moich córek to robiła, ale podobnych sytuacji wcale nie ma niemało. No, język nie ma, obce. Nie ma, znaczy na przykład jedno z moich dzieci uczy się muzyki bardzo intensywnie. Sytuacja jest wbrew pozorom wcale nie taka zupełnie inna. Ja widzę inne dzieci. My traktujemy to spokojnie. Dziecko uczy się i tak chodzi do drugiej szkoły, prawda? No ale na popisie klasowym nie może wybrać najgorzej. Nie, no właśnie o to chodzi. Ja widzę inne mamy, dzieci, które chodzą do szkoły muzycznej. No to niekiedy to jest takie szaleństwo. Chłopak trenujący judo nie może przegrywać na każdy. Chciałem powiedzieć o sporcie. Ze sportem też tak. Mieliśmy kiedyś dylemat jednego z naszych chłopców, który był, no bardzo chciał trenować piłkę nożną, no, ale był bardzo kiepski z szkoły i no, po pewnym czasie myśmy go stamtąd wycofali, no bo po prostu to nie pasowało, prawda? Więc jeżeli dziecko jest dojrzałe, a kto ma to ocenić? Rodzice mają to ocenić. Myślę, że różne takie rzeczy są do pewnego stopnia możliwe, ale rodzice też cały czas powinni patrzeć, no, czy nie ma w tym przesady. I oczywiście 20 godzin to jest przesada, prawda? I z takiego miejsca trzeba wycofać to dziecko. Pewnie te mamy, które dzwonią z dziewczynką 12-letnią do pana, żeby wziął je pod opiekę, prawda? Bo widzą uświetlaną przyszłość dla swojego dziecka, już są troszkę pomylone w tym wszystkim, prawda? Ale tak sobie myślę, że jakby była jakaś okazja, że dziecko może wystąpić na wybiegu, prawda, i wszystko będzie jakoś dojrzale potraktowane, to też byłoby możliwe. Ja mam we wszystkim trzeba zachować umiar. 4-letniego synka, który ma zespół Downa i myślę, że dla niego wystąpienie na pokazie mody byłoby wielkim przeżyciem, ale nie tylko dla niego, ale także dla wszystkich rodziców dzieci z zespołem Downa. Był ostatnio taki przypadek, że podczas pokazu mody była dziewczynka z zespołem Downa, już kobieta można powiedzieć, która wystąpiła normalnie na wybiegu i filmem z tego pokazu wszyscy rodzice się dzielili. Nie dlatego, że oni oglądają te wszystkie pokazy, śledzą, tylko dlatego, że jest to dla nich pokazanie, nasze dziecko może zrobić coś tak
niezwykłego. Tak? Nie myśli się rzeczywiście wtedy o tym... Także to dokładnie jestem scyzorykiem. Scyzoryk nie jest ani zły, ani dobry. Ale trzeba go z sensem używać, prawda? I ja myślę, że no, do pewnego stopnia chodzenie po wybiegu no, też można zaakceptować, jeśli nie jest przesadzone. Że pan właśnie spróbował. Aczkolwiek no, takim też warunkiem minimum to jest moim zdaniem szkoła. To znaczy, no, dziecko ma chodzić do szkoły i się uczy. Jeżeli to by na przykład miało zrujnować jego wykształcenie, no to tutaj jest dla mnie od razu czerwona lampa. Zresztą podobnie jak ze sportem czy muzyką na przykład. Prawda? Bo też jeżeli zaczniemy szaleć i dziecko będzie miało super grać na skrzypcach, ale właściwie nic innego, a potem będzie miało 16 lat i dojdzie do wniosku, że w cholerę te skrzypce wyrzuca, bo już mu się znudziło, co akurat ja ćwiczyłem na moich dzieciach, bo wszystkie przeszły przez szkoły muzyczne. No to 16 lat to już jest pierwsze, no 15 pewnie. No 15-16. Kończy się i koniec. Trzecią klasę drugiego stopnia. I... Więc jeżeli postawimy wszystko na tego jednego konia, to potem można się srogo zawieść i potem to dziecko no, ląduje rzeczywiście no, w kiepskiej sytuacji. To jest bardzo ważna decyzja rodziców. Pan podejmuje decyzję jako no, przedsiębiorca, także jakiś wybór drogi zawodowej. Tak? Musiał pan sobie postawić jakiś jednak ogranicznik, że dalej nie idę. Co było? Znaczy, myśmy stworzyli w ogóle od początku model rodzinny. Bardzo często mieliśmy taką opinię, że u nas modelki czuły się jak w rodzinie. Ja nie ukrywam, że myśmy czasami wiedzieli o nich więcej niż ich własni rodzice, ponieważ te dziewczyny były z nami w bardzo dobrej relacji. I proszę Państwa, to póki tworzyło taki parasol, kiedy my byliśmy również w takiej czasami cichej komunikacji z rodzicami, ustalając pewne rzeczy dotyczące kariery modelki, to było ok. Najgorszy jest moment, kiedy powiem Państwu, przychodzi ktoś, kto ten model rujnuje, tak? To jest ktoś, kto przychodzi z obietnicą. Mówi, nie, niech dziecko nie pracuje z tymi ludźmi. Ja mam tu świetną propozycję. Przychodzi do rodziców, tak? Przychodzi do rodziców. To jest tu bardzo ważny jest element rodziny. To bardzo panowie świetnie powiedzieliście, że rodzina ma bardzo niesamowicie duży wpływ na tworzenie takiego kręgosłupa moralnego, pewnego kodeksu postępowania. Jedna dziewczyna powie nie, bo jestem lojalna, bo jestem uczciwa, bo widzę zagrożenie, a czasami rodzice i dziewczyna mówili, okej, my wolimy pieniądze, tak? Priorytetem czasami stają się pieniądze i w niektórych sytuacjach rodzinnych widzieliśmy po prostu taką niesamowitą pazerność za wszelką cenę. No jest na przykład, tak? To jest trochę sprzedawanie czasami własnego dziecka po prostu, tak? Bo jeśli rodzice patrzą tylko na pieniądze, nie obawiają się o żadne inne zagrożenie, to pan podał przykład szkoły. Myśmy nigdy inaczej, myśmy czasami powiedzieli, dziewczyno, hamujemy twoją karierę i stopujemy twoje zlecenia, bo masz obsunięte oceny w szkole. Posuwaliśmy się na przykład do tego, że kontrolowaliśmy jej wyniki szkolne. Nigdy nie namawialiśmy dziewczyny do zrzucenia szkoły, a wiem, że na przykład w wielu krajach innych jest tak jakby normą, że nie wiem, Brazylijka, która dostanie propozycję kariery w Stanach jako modelka, natychmiast rzuca wszystko obocznie ze szkoły. Polki są bardziej na szczęście umiarkowane i stanowane w takich decyzjach, dlatego też tych Polek nie jest tak dużo znowu na światowych wybiegach, bo po prostu bardziej szanują ten normalny kierunek rozwoju swojego. I zgadzam się również z tym, że jeśli dziewczyna jest wychowana w normalnych relacjach rodzinnych, nie jest w stanie za bardzo zaszkodzić nawet sukces, kariera, bo wiadomo, że czasami pieniądze wracają w głowie. Proszę Państwa, ja miałem przypadki takie, że modelka w ciągu pół roku zarabiała na dom dla rodziców. Że potrafiła zarobić tak niepotyczne pieniądze, że mogło to przewrócić w głowach. Jeśli modelka natomiast jest z domu, nie nazwę tego prostego, bo to jest nieuczciwe, tak? Bo prosty dom też może być dobrym domem. Ale jak pochodziła z domu, gdzie nie było po prostu pewnych norm, to niestety bardzo było widać, że również modelka podążała troszeczkę w tym kierunku. I to jest coś, co ja osobiście czułem takie brzemię odpowiedzialności, w co nie chcieliśmy się tak naprawdę dalej bawić, bo uznaliśmy, że obniżanie wieku, podejmowanie pewnego ryzyka, że ponosimy odpowiedzialność za wyczyny tej dziewczyny, za granicą chociażby, czy na jakichś pokazach wyjazdowych, jest zbyt dużym obciążeniem psychicznym. Taka rywalizacja, chęć zdobycia, to nie tylko jest przecież kwestia modelek, sportu czy muzyki. Przecież w klasach również chodzi o to, żeby być lubianym uczniem, żeby mieć to środowisko, żeby być akceptowanym.
czasem to zapewne wielokrotny ojciec i wielokrotny dziadek o tym wie. Również w środowisku rówieśniczym, w klasach, takim elementem zdobywania pozycji, takiego lansowania siebie jest przekraczanie norm, które dla danego wieku są normami normalnymi, czyli nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu, nie uprawiamy seksu. Tymczasem, żeby zdobyć pozycję, niektórzy robią właśnie to. Ja palę papierosy, ja piję, ja uprawiam seks. I to, umówmy się, to nie jest kwestia tych czasów. Tak było zapewne wtedy, kiedy pan chodził do szkoły, tak było, kiedy ja chodziłem do szkoły, tak jest, kiedy chodzą nasze dzieci i wnuki do szkoły. Czy jakoś pan jako ojciec widział to? Widział takie niebezpieczeństwo? No, ja myślę, że właściwie jedyne, co mógłbym powiedzieć, to powtórzyć jeszcze raz. Ten świat naprawdę zawsze był, jest i będzie. Zachęcał do różnych, był, jest i będzie pełen pokus. No to nie znaczy, że, znaczy sama pokusa nie jest jeszcze do końca, znaczy oczywiście są rzeczy ewidentnie złe, no ja choćby pornografia, o której pan mówił, prawda? I na przykład, jeżeli mówimy właśnie o pokusach, no komputer jest taką pokusą. Moje dzieci, prawie wszystkie, z wyjątkiem najmłodszej, są już dorosłe, ale mogę powiedzieć, no zwłaszcza jak chłopcy dojrzewali, bo to też ze statystyki wychodzi, chociaż bez statystyki jakby rodzice to też wyczuwają, prawda? No to był jeden komputer i on był na skrzyżowaniu dróg. Nikt nie miał komputera w pokoju, prawda? Więc można to opanować. Po prostu w tym miejscu nie da się oglądać pornografii. Po prostu, prawda? I oni musieli konkurować, tam umawiać się, kto będzie pierwszy, kto drugi. No w jakimś momencie już drugi komputer był potrzebny, bo po prostu jest coraz więcej zajęć szkolnych czy czegoś tam, prawda, co wymaga tego, ale komputer stał na środku. Można to okiełznać, prawda? Więc to nie jest tak, że te rzeczy, które o co pan pyta, to znaczy ta, nazwijmy to niezdrowa chęć konkurowania z innymi, no ona też jest, powiedzmy, jakąś pokusą. Prawda? Znaczy ona się pojawia właściwie w każdym polu działalności. No i znowu, to jest kwestia wychowania dziecka w pewnych wartościach. No, jeżeli chodzi o dużą rodzinę, to ta konkurencja pojawia się już w samym domu, prawda? Bo przy tej liczbie dzieci, no to jest tak, że te dzieci też o różne rzeczy konkurują. No cudów nie ma. No, pojawia się tabliczka czekolady, no ich jest 8, to nie jest tak łatwo, prawda? Więc, no ale jeżeli są wartości odpowiednie, jest mowa o szacunku dla drugiego, o konieczności podzielenia się, to się automatycznie trochę przenosi też na te sytuacje, w których ta, nazwijmy to, niezdrowa konkurencja się pojawia. Ja muszę powiedzieć, że obserwowałem u moich dzieci często takie zdrowe reakcje opisowe, powiedzmy po powrocie do domu, jak oni opisują właśnie to, jak inni rodzice na przykład, bo to rodzice czasem są gorsi niż same dzieci. Dzieci nie mają w sobie tej takiej wrodzonej chęci do konkurowania, wcale tak silnej, jak często ich rodzice, o czym pan mówi, prawda, że rodzice często są tym takim złym doradcą właśnie, bo tu pieniądze, w przypadku muzyki sukces, prawda, i jakieś tam sportowe rzeczy też, i pieniądze, i sukces w nauce. No tak, ale i w nauce też. Prawda, i często informacja zwrotna w domu była, że właśnie coś dziwnego się dzieje, że ta dziewczynka dostała 5- i się rozpłakała, prawda, na lekcji. No, to ona sama na to nie wpadła. To jest coś takiego, z czym ona przyszła do szkoły chyba. Więc ja myślę, że te zjawiska oczywiście są, ale można je naprawdę jakoś nimi, jak to się mówi teraz nowocześnie, zarządzać. Archipelag Skarbów próbuje zarządzać tym, chociażby przez to, że wasza metoda edukacyjna, szkolenia, polega nie tylko na tym, żeby wszystkich nauczyć, ale także na tym, żeby znaleźć liderów. I tych liderów, którzy będą przewodzić stadu, zachęcić do tego, żeby przewodzili, pokazując dobre rozwiązanie. Da się to zrobić. Macie już doświadczenie pewnie. Liderzy liderami. Faktycznie staramy się ich jakoś wyłapywać i to się często udaje. Mało tego, jakoś na ogół na początku programu górę biorą ci negatywni liderzy, których my staramy się jakoś tutaj ukierunkować, że pokazać im, że mają potencjał w ogóle liderski i że nie muszą być liderami negatywnymi, tylko właśnie w kierunku tym dobrym. My, przyznam, że taką strategią, która chyba najlepiej działa, jest zmiana tych przekonań normatywnych, czyli że pokazujemy, pracując na dużej grupie młodzieży,
bezpośrednio robiąc różne pytania, zadając pytania, robiąc różne głosowania, że większość z tych młodzieży, dosłownie jest to taki komunikat, większość z was myśli mądrze. Ponieważ faktycznie młodzież często ulega temu przekazowi, często jedni przed drugimi udają, że są właśnie albo już palą, albo że opowiadają, że są w jakichś zachowaniach ryzykownych. Reszta im przytakuje, mówiąc, że my też, bo nie chcą być gorsi, a tak naprawdę większość z nich myśli rozsądnie. Pokazujemy te badania, które Państwo dziś widzieli, nie wszystkie oczywiście, ale część, i umacniamy i też jakoś staramy się trochę tych liderów negatywnych, czy osoby, które właśnie mają tendencję do zachowań ryzykownych, często krzyczą, że warto wypić alkohol, że nas jest 100%, prawda? To my im pokazujemy, że te osoby, które na przykład piją alkohol, no to one się otaczają ludźmi, którzy piją alkohol, stąd mogą mieć takie przekonanie, że jest ich większość, prawda? To jest nieprawdą, także my to obnażamy na oczach młodzieży. I stąd sama młodzież ma okazję się przekonać, że faktycznie nie ma się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, że tych mądrze myślących jest więcej i że w nich jest właśnie siła, tak? Ten potencjał. Ja mam pytanie, czy nie widzi Pan tutaj pewnego zagrożenia, że te modele chęci bycia liderem negatywnym lub pozytywnym, to jest często wynik tego, że te dzieci są po prostu niedowartościowane przez własnych rodziców. Bardzo się ostatnio mówi dużo o tym, że dziecko, myślę, że mnie słychać chyba, tak? Słychać mnie? Że dzieci są często ganione na zasadzie ciągłego sztorcowania, upominania przez rodziców, że wyrastają od małego w pewnym takim niedowartościowaniu. I chęć odreagowania tego problemu czasami jest chęcią bycia liderem w negatywnym towarzystwie. Tak? Ja na przykład powiem szczerze, myśmy bardzo postawili mocno akcję na to, żeby dzieci w jakiś sposób motywować, żeby wspierać je w ich pasjach, w ich rozwoju. I na przykład sądzę, że moje dzieci nie mają tego problemu. Jak i również właśnie udowadniają, nie palą papierosów. Syn, powiem szczerze, będąc mimo, że skończył ASP, gdzie kontakt z używkami pewnie jest nie najgorszy, ma do tego bardzo negatywny stosunek, więc czasami można to wypracować po prostu. Oczywiście nie zawsze, bo są pewnie przypadki, na które po prostu wpływu się nie ma. Ale podejrzewam, że panowie wiecie więcej ten temat, bo to jest taka strona po prostu gdzieś zahaczająca o kwestie patologiczne też, tak? Tak, tych uczniów jest jakieś kilka procent, powiedzmy, góra. Mówimy o tych negatywnych liderach, którzy się rzucają w oczy, którzy starają się zdominować otoczenie w taki sposób negatywny. Wiadomo, że na ogół to wynika ze zranień, a nie z tego, że ktoś jest ułożony, że jest świadom swojej wartości czy swojego potencjału i stara się tym zarażać innych, prawda? Ci negatywni liderzy, tak ich nazywajmy, oni często chcą po prostu pokazać, że oni tu są, prawda? To jest ich jedyny, najłatwiejszy sposób, żeby zyskać aprobatę kolegów. Oczywiście im się może wydawać, że to jest aprobata, bo oni po prostu często są takimi osobami, które dają ubaw pozostałym uczniom. Robią to często takim jakimś kosztem swoim, wchodzą w tą rolę błaznów klasowych. To jest, jakby tak popatrzeć z boku, no obraz taki trochę tragiczny, tak? Ale to jest margines, prawda? Naprawdę, pracując z młodzieżą, widzimy, że niedużo potrzeba do tego, żeby ich odpowiednio ukierunkować. Wystarczy w zasadzie taka więź, nieocenianie. Oni są uczuleni w tym wieku, mówię, gimnazjalnym, na to, że ktoś ich ocenia dobrze, źle. Także pochwały raczej bardziej opisowe, że widzę, że się starałeś, prawda? Bo młodzież też przygotowuje różne prace na programie. To takie docenienie, no ostatnio w Warszawie właśnie była taka sytuacja, że uczeń, który, no widać, że właśnie duże trudności jakieś, nie wiem, czy w rodzinie, nie pytałem go o tym, ale w zachowaniu własnym, duże problemy jakieś z kontrolą, przy pomocy siostry napisał wiersz o miłości, wyszedł, zaprezentował, prawda? To był taki moment, no, naprawdę wzruszający. Ja widziałem walkę tego chłopaka, on normalnie aż się skręcał, tak go brzuch bolał, że on ma wyjść. Zachęciłem go, udało się, był niesamowicie dumny, prawda? Wystąpił, powiedział o miłości, pokazał swoją inną twarz, prawda? Tą moim zdaniem prawdziwą, bo jednak te zachowania ryzykowne to jest jakaś przykrywka. No, ja myślę, że tutaj jest jeszcze ta kwestia, że przychodzi taki moment w życiu każdego dziecka, gdzie rodzice już nie wystarczają. Oczywiście tak powiedzmy statystycznie to my mamy w domu
jakieś 14-15 lat na to, żeby zbudować pewien kapitał, który później już w zasadzie powiększany być nie może. To znaczy nie chcę powiedzieć, że dziecku 14 czy 15-letniemu już rodzice nie są potrzebni, bo wręcz odwrotnie. Oni nawet może są jeszcze potrzebniejsi w tym momencie, prawda? Ale bardziej już jako, moim zdaniem, komentatorzy, no bo już dziecka 15-letniego po prostu przymusić, mówiąc wprost, do niczego się nie da, prawda? To znaczy, jak 15-letniemu chłopakowi zabierzemy buty, to on wyskoczy na bosaka, po rym nie zejdzie, prawda? I nie zatrzymamy go siłą, no to już po prostu się nie da, prawda? Nie mówiąc już o tym, że jak wyjdzie do szkoły, no to naprawdę nie wiemy, co robi tak do końca, prawda? Więc to jest moment, od którego tak naprawdę można komentować. I oczywiście ten komentarz jest niezwykle ważny. W dużej rodzinie jeszcze jest ogromna pomoc w postaci komentarza tych, którzy już przeszli przez ten wiek, prawda? Bo to jest najlepszy wychowawca w dużej rodzinie. To jest starsze rodzeństwo, które po prostu na tych gimbusów patrzą z pogardą, prawda? I mówią, no słuchaj, co ty wyczyniasz? I te słowa zastępują 1000 razy mój komentarz, no bo to wiadomo, że to zupełnie inaczej działa. Wobec tego, jeżeli rodzice nie wystarczają, to jest taki wiek, że trzeba poszukać po prostu jakiegoś innego autorytetu. No, do pewnego stopnia w takiej bardzo dużej rodzinie no, to można to załatwić w domu, ale też nie do końca, bo jednak oni są w różnym wieku. Prawda? Wobec tego trzeba szukać po prostu, zresztą o tym też pan wspomniał, grupy rówieśniczej. Prawda? I ta grupa rówieśnicza, no, ja bym powiedział tak, może i ta statystyka nie jest taka zła, prawda, że nam się, no zawsze zło jest bardziej krzykliwe. I to, co pan mówi, jest oczywiście do pewnego stopnia słuszne, że prawda, no właśnie ci, co przeklinają, ci, co oglądają tą pornografię, co piją, co nawet narkotyki biorą, zawsze wydaje się, że jest ich więcej, prawda, bo są po prostu bardziej widoczni. I w jakimś sensie to też spycha w jakiś kompleks tych wydaków, którzy tego nie spróbowali, prawda, sobie myślą, no, taka jest norma, prawda, a to jest bardzo silny bodziec. Ale wobec tego właśnie trzeba szukać jakiejś grupy rówieśniczej o charakterze formacyjnym. Dla mnie nie ulega to żadnej wątpliwości, że żeby dziecko porządnie mogło przejść przez okres dojrzewania i właśnie ani nie stało się tym złym liderem, ani nie ulegało złym liderom, no to musi mieć po prostu dobrych liderów. Prawda? Na szczęście nie musimy wymyślać tych metod, bo są, na przykład choćby harcerstwo. Harcerstwo. No moje wszystkie moment, dzieci były harcerzami. Ten moment... Są nadal niektóre, prawda? I to jest coś no, zupełnie bezcennego. Ten moment, o którym pan mówił, 15-16 lat, co się dzieje w harcerstwie? W harcerstwie harcerz wtedy staje się zastępowy. No albo właśnie o tym doświadczeniu chciałem powiedzieć, bo też zawsze staram się dostrzegać, że świat wcale nie jest taki zły, jak nam się wydaje. On jest naprawdę dobry. I no, właśnie jak mówiłem, no, my mamy 7 dzieci, które już są dojrzałe, zupełnie dojrzałe, to jest starsza córka, ma 4 córki, także no, już można powiedzieć, to już jest zupełnie inny etap, prawda? Ale mamy też jedno dziecko małe w domu. Znaczy ono ma 14 lat, dziewczynka są, tak? I oni wszyscy tamci byli harcerzami, niektórzy do dzisiaj są już tam jakimiś harcmistrzami, prawda, nawet. No, a ona jest od 2 czy 3 lat harcerką, ale taką, no... I właśnie została zastępową. Ale została zastępową w taki sposób, że została zastępową bez zastępu. Ma sobie zorganizować zastęp. Nabór, tak zwany. No, to jest największe wyzwanie dla harcerzy, nabór. No, jak tu złowić tych młodszych kolegów? No i zaczyna się. I co się okazuje? Moja Basia poszła do księdza proboszcza i się spytała, czy można by ogłosić, że jest nabór. No, ksiądz się zgodził, no, bo nas zna, więc uznał, że nie będzie w tym nic złego. Ona ogłosiła 2 i ma w tej chwili już od kilku miesięcy 9 dziewczyn, które po prostu z dnia na dzień przyszły i nie to, że na jedną zbiórkę przyszły, prawda? Tylko przyszły. Ja tak sobie myślałem, no kurczę, fajnie, że przyszło ich aż tyle, ale pewnie już teraz się wykruszą, no bo to wiadomo, no, harcerstwo to jest wymagające jednak, no, różne są takie. Okazuje się, że nie. Wszystkie 9 jedzie teraz na obóz i ona jest zastępową nowego zastępu. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wydaje się, że potencjał w tych dzieciakach jest ogromny, no skoro no naprawdę po jednym ogłoszeniu, prawda, znalazło się w niedużej parafii podwarszawskiej 9 dziewczynek, które, no nie tylko one, ale ich rodzice, bo to są dziewczynki młodsze, prawda, ona ma 14 lat, a one są trochę młodsze. Jeżeli znalazło się coś takiego, to
znaczy, że naprawdę to, co, o czym Pan mówi, prawda, to, to pragnienie jakichś realizowania wartości i tak dalej, ono w tych dzieciach jest. I tylko trzeba to jakoś znaleźć, wyzwolić i tak dalej. Właśnie tutaj doktor mówił o tym, że tutaj już bardziej komentować, ja bardziej to nazywał tak, że już przejście z takiej relacji rodzic, dziecko małe, którym ja wszystko muszę mówić i kazać. Niektórzy rodzice by tak chcieli, prawda, jak w nieskończoność, prawda, mieć taki wpływ realny na swoje dzieci. Do takiej bardziej relacji dorosły-dorosły, prawda, że już, co też się wiąże z takim coraz większym dawaniem odpowiedzialności swojemu dziecku, czynieniem go trochę specjalistą w różnych sprawach i takim przewodnikiem dla innych. Ja się nie zgadzam. Ja uważam, że relacja rodzic-dziecko zawsze musi być asymetryczna. Ale taka ma być. Sam pan doktor. Ja jestem mądrzejszy niż moje dziecko i nigdy kumplami nie powinniśmy być. To jest jeden z poważnych błędów nowoczesnego wychowania. Ale sam pan doktor powiedział. Ja mam być przewodnikiem, a nie kumplem. Tak, ale sam pan doktor powiedział, że już dzieciom kazać nic nie można w tym wieku, kontrolować w 100% nie można, prawda? Więc w tym momencie jest czas, żeby to dziecko miało szansę stać się dorosłym, prawda? Na tym polega ten etap dojrzewania, żeby on się stawał dorosły. Wiadomo, że my zawsze będziemy mądrzejsi, będziemy mieli większą taką wiedzę, przynajmniej takie poczucie, prawda? Własny przepis na nasze dzieci. I tutaj się też z panem doktorem, myślę, nie jest tak, że się nie zgadzamy, bo jestem za tym, że my w swoim domu zawsze mamy pilnować swoich zasad, tego jak ma wyglądać mój dom. Dopóki dzieci są w tym domu, to muszą się w jakiś sposób dostosować i o tych zasadach trzeba mówić. Ale ja na przykład już swojego sześciolatka, żeby on czuł, że jest potrzebny, czasem pytam o coś, prawda? Czyli czy nie z niego takiego specjalistę, takiego, który w tym momencie na chwilę zamieniamy się trochę rolami, ja go pytam, oczywiście i tak decyzja będzie do mnie, ale chodzi o to, żeby ta odpowiedzialność wewnętrzna taka młodego człowieka się zwiększała, żeby on się czuł już dorosły. I w tym momencie oczywiście zawsze jesteśmy, służymy naszym dzieciom, ale chodzi o to, żeby on już wewnętrznie czuł, że on może sam rozumowo podejmować mądre decyzje. Tak, tak. Moja reakcja była związana z tym, że moim zdaniem dzisiaj mamy takie zdecydowanie przegięcie w kierunku tak zwanego partnerstwa z dziećmi. I moim zdaniem to partnerstwo dzieciom nie służy. Rodzice są po to, żeby właśnie byli przewodnikami. Ojciec powinien mieć w ręku maczetę i wyrobywać ścieżkę przez dżunglę i pokazywać, jak to się robi, a syn się tego nauczy i potem kiedyś sam będzie to robił. A w momencie, kiedy my dajemy dzieciom za dużo wyboru, to dochodzi, i to, tu już odzywa się we mnie lekarz, to jest sytuacja niezwykle trudna ze względu na zdrowie psychiczne. Bardzo trudna, kiedy człowiek staje wobec wyboru, którego nie potrafi zrobić, prawda? I w związku z tym stawianie zbyt trudnych zadań, oczywiście mądrością rodzica jest, żeby powierzać coraz większą odpowiedzialność dziecku w miarę jego dojrzewania. To jest, nie chcę dyskutować z tym, to jest jasne. Natomiast jest taka tendencja w tej chwili, prawda, że dziecko, już nawet małe dziecko, no co ty dzisiaj zjesz na śniadanko, prawda? Czy serek, czy kaszkę? I ja nie wiem, czy to jest potrzebne. Myślę, że jeśli rodzic z jakiegoś powodu uważa, że serek jest zdrowszy, to powinien oferować serek i dziecko ma zjeść serek. I niekoniecznie trzeba się pytać trzylatka, czy on ma ochotę na to, czy na tamto. Bo moim zdaniem to prowadzi, znaczy nadmiar wyborów nie prowadzi do niczego dobrego. A to, co jeszcze do tego chciałbym dodać, to jest to, że znaczy ja w ogóle jestem bardzo ostrożny w stosunku do teorii wychowania. Ponieważ przez tysiące lat ludzie wychowywali się w sposób tradycyjny. Jakby nie zastanawiali się nad tym. Po prostu robili to w jakiś sposób, który no, wynika no, tak czy inaczej z natury. Prawda? Dzisiaj to jest oczywiście krytykowane, że nie ma czegoś takiego jak natura, tylko to są stereotypy, które wynikły z jakichś pomyłek, prawda? I trzeba je zwalczać. Ale moim zdaniem dzisiaj, znaczy my lekarze na przykład, jesteśmy niezwykle przywiązani do czegoś, co się nazywa w slangu medycznym EBM, evidence-based medicine, prawda? To znaczy, że nie wolno tak długo pacjentowi odpowiedzieć, że to jest dobre, a to złe, jak długo nie ma na to dowodów z eksperymentu. A w wychowaniu nie ma dowodów z eksperymentu. I ci, którzy mówią, że wychowanie bezstresowe na przykład jest dobre, albo tylko bodźce pozytywne są dobre, proszę, gdzie są dowody na to, prawda? Moim zdaniem to są intuicje, a nie dowody. I to jest no, właśnie mojego takiego medycznego backgroundu, jakiś wielki błąd, albo w każdym razie jakby nieuczciwość tych, którzy coś promują, prawda? Bo
lekarz, który by zalecał terapię, która nie jest oparta na dowodach, po prostu sprzeniewierza się tej podstawowej zasadzie, że wolno stosować to, co jest dowiedzione, że jest skuteczne i bezpieczne. Tymczasem ci inżynierowie społeczni, którzy proponują takie albo inne teorie, no nie proponują, bo takie spekulowali, wymyślili, ktoś napisał książkę, ale nie ma nic więcej, prawda? I dlatego być może tak ostro reagowałem, że jedną z tych teorii jest właśnie teoria partnerstwa w rodzinie, prawda? Ja jestem głęboko przekonany, że rodzina to jest wspólnota, a nie partnerstwo. Bo partnerstwo, być może to jest kwestia semantyki, prawda? Ale partnerstwo ma w sobie coś z układu. To znaczy, ty robisz to, a ja robię to. Jeśli ty nie zrobisz, nie wywiążesz się ze swoich zadań, to ja też jestem zwolniony. Wspólnota jest zupełnie inaczej zorganizowana. To znaczy, każdy robi to, co może dla wspólnego dobra, prawda? I dlatego na przykład w mojej rodzinie nigdy nie było podziału obowiązków na zasadzie takiej, że Marysia zmywa naczynia w poniedziałek, a Maciek we wtorek, a ktoś tam wyciera naczynia, a coś tam. Nie. Każdy, widzisz śmieć? Dlaczego przeszedłeś i nie podniosłeś, prawda? To jest nasz dom, twój też. I to jest, i moim zdaniem właśnie jedną z tych pomyłek właśnie takich generalnych, zasadniczych, podstawowych jest ta teoria, niczym nie udokumentowana i niepoparta, że partnerstwo jest dobrym wychowaniem. To, o czym pan doktor mówi, może potwierdzać zachowanie mojego młodszego syna, 4-letniego z zespołem Downa. To są dzieci, które są bardzo szczere i myślę, że wybierają ze świata takie bardzo proste rozwiązania. To on podnosi papierki i wrzuca do kosza. Jak zobaczy, że ktoś zrzuci, to pokazuje, że trzeba, jak zapominamy się pomodlić przed posiłkiem, to on pokazuje, że trzeba się pomodlić. I być może jego zachowanie, jego takie bycie jest wskazówką, jak powinniśmy się zachowywać my dorośli. Naprawdę, to każdy musi robić to, co potrafi, tak. Prawda? Więc jeśli on już potrafi podnieść papierek, to jest do tego zobowiązany, prawda? Natomiast oczywiście nie musi zarabiać pieniędzy na życie rodziny, no bo tego nie potrafi, prawda? Albo nawet nie umie zmyć szklanki, to nic nie robi tego. Prawda? Nie ma przerwy na reklamy, ale kończymy już debatę, dlatego że lepiej zostawić niedosyt niż przesyt. Chyba, że państwo niestety mają jakieś pytanie. Nie pytanie, tylko komentarz. Pytanie. No tak, nie. Państwa. No, ale damy sobie radę. My mamy mikrofon, kto ma mikrofon, ten ma władzę. Możemy skończyć? Jest pytanie. Albo głos. No, mi się bardzo podoba skonfrontowanie pokory wychowawcy ojca z ogólnie przyjętymi normami albo modami psychologii. I zawsze to było strasznie ważne. Tutaj wasza wysokość podał przykład medycyny opartej na dowodach. Ona jest trudna bardzo do przeprowadzenia, bo minimum jest 1000 przypadków i to nie jesteśmy pewni, czy wystarczy. 3000 to jest tak akurat. I psychologowie starają się zbierać te przypadki. Do tej pory zauważyłem jednak, że nie mają instrumentu statystycznego za dobrych, tych instrumentów statystycznych, ale starają się pracować. Jest parę osób, które próbuje kolekcjonować przypadki. Ten trend byłby rewelacyjny. On by rozwiązywał wiele pytań, które muszą być udowodnione. Ponieważ to jeszcze grupa kontrolna, panie profesorze. No właśnie, jeszcze grupa. Jeszcze grupa kontrolna, ale wystarczyłoby, żeby opisać i pokorelować na przykład różne rzeczy, gdzie grupa kontrolna, oni sami dla siebie są jakby wtedy grupą kontrolną. W każdym razie świadomość, że istnieje taki gap in knowledge, czyli taka luka w wiedzy, a my się czujemy z tym komfortowo. Doskonale telewizja to też pokazuje, bo ktoś tak wyjdzie, opowie i wydaje się to być utrwalone, że pewna prawda obowiązuje, ona jest atrakcyjna, ona jest ważna, a ona jest tylko atrakcyjna bardzo często. No i właśnie to
To jest jednak najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja będę wierny temu, że chciałbym, żeby pozostał niedosyt jakiś. Także bardzo dziękuję panom za rozmowę, paniom i panom za uczestnictwo aktywne, bo było aktywne, tak czuliśmy tutaj, że jest aktywne. Mam nadzieję, że nie poddamy się fali lansu i że nie znajdziemy się w szponach przemocy, tylko być może w objęciach czegoś dobrego. Niektórzy nazywają, ludzie wierzący mogą tak sobie powiedzieć, życzyć sobie tego jakiego spokoju w wierze. Bardzo dziękuję.